Cześć, nazywam się Adam Zalewski i prowadzę kanał Shark TV. Miło mi powitać wszystkich sympatyków boksu na dzisiejszym wydarzeniu, a więc rekinadzie bokserskiej. Celem tych rozgrywek jest nie tylko sprawdzenie umiejętności ringowych i rywalizacja z innymi zawodnikami, ale przede wszystkim promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków. Chcemy pokazać, że poprzez sport, aktywność i kulturę fizyczną możliwa jest skuteczna walka z wieloma życiowymi problemami. Zanim wrócimy do zawodów i przejdziemy do głównych walk zaplanowanych na dzisiaj, zapraszam na krótki przerywnik filmowy. Ja swoją karierę zacząłem od 6 roku życia, czyli łącznie trenuję 17 lat sztuki walki. Zaczynałem od taekwondo, później z czasem przeszedłem na kickboxing i moja historia z kickboxingiem trwa do dnia dzisiejszego. Aktualnie jestem czynnym zawodnikiem i trenerem w klubie Shark. Prowadzę treningi dla dzieci, dla dorosłych. Mam bardzo duże doświadczenie w kickboxingu, mam wiele medalów na arenie międzynarodowej, w Polsce jestem 15-krotnym mistrzem Polski. Główny mój tytuł to jest tytuł mistrza Europy. W tym roku przygotowuję się na bardzo ważne mistrzostwa świata w Portugalii, które już za miesiąc, także aktualnie cały czas jestem w treningu, cały czas prowadzę zajęcia, staram się to wszystko łączyć. No i bardzo dużo też mamy ludzi na treningach. Staram się wszystkich zarazić swoją pasją, przekazywać swoją wiedzę właśnie i najmłodszym, i tym starszym, wszystkim, którzy chcą właśnie nauczyć się kickboxingu i wszystkich nauczyć od podstaw. Na co dzień zajmuję się pracą z osobami uzależnionymi, tak, pracuję w Fundacji Arka. Zajmujemy się dziećmi z wykluczenia społecznego, z różnych środowisk niełatwych. Moja praca, moja pasja, chęć bycia potrzebnym drugiej osobie, chęć posiadania wpływu na zmianę drugiego człowieka, na to, jak można, że tak powiem, od zera do bohatera i z powrotem, ale gdzieś próbować jednak na tych najważniejszych wartościach życiowych próbować to życie przeżyć w naprawdę fajny sposób. Tym zajmuję się na co dzień, a boks i sport uprawiam prawie 30 lat. Miałem też bardzo duże szczęście do osób, które spotkałem na swojej sportowej drodze. Czy to był trener, czy to był wychowawca, czy to mój mentor i nauczyciel. Bo to ukształtowało mnie i w momencie, kiedy przyszła jakaś gotowość, dojrzałość na podjęcie swoich decyzji do pracy z ludźmi, ja już byłem na to gotowy, już wiedziałem, czego chcę. Potrafię się w życiu określić. Każda osoba, która jak trenuje, chciałaby właśnie osiągać jak największe cele. Moim takim małym marzeniem jest zdobycie mistrzostwa świata. Także najlepiej jest właśnie obierać sobie cele, stawać się coraz lepszą osobą. To buduje charakter wojownika. Bardzo ważna jest odwaga, żeby nie bać się po prostu walki. Często też walczymy samym sobą, z własnym wnętrzem. Każda osoba powinna pokorą podchodzić do wszystkiego, z cierpliwością. Bardzo ważne, żeby była osoba zdeterminowana i małymi krokami cały czas progresowała. Poprzez ciężką pracę da się wiele w życiu osiągnąć, czy to na sali, czy to w życiu codziennym. Więc sztuki walki mają też przełożenie na życie. Możemy kontrolować bardziej swoje emocje, możemy wyładować właśnie masę emocji na treningu. Jak mamy zły dzień, to zazwyczaj idziemy na trening i od razu po nim się czujemy lepiej. Także sztuki walki są też super taką odskocznią w życiu codziennym. Dzisiaj mamy problem z hierarchią wartości, spore problemy środowiskowe. Boks jako sport olimpijski jest bardzo trudnym kawałkiem chleba i tutaj naprawdę samo przyjście na salę nie wystarcza.
na ten poziom startowy, na ten poziom, który myślimy o medalach, potrzebna jest naprawdę i dyscyplina, samorealizacja, samozaparcie, przełamywanie swoich barier. Na tym etapie od samego adepta nie możemy pewnych elementów przyspieszać. Bardzo ważna jest systematyka i poważne podejście do tematu od samego początku. Ponieważ ten sport olimpijski kształtuje na kolejne lata zawodnicze bądź startowe, a później już na całe życie, na jakąś taką bardziej świetlaną przyszłość. Dzisiaj inne są, że tak powiem, marzenia, dążenia, jest wiele rzeczy na skróty. Nie wszystko jest tak, jak ja sobie wyobrażam sport, uprawianie sportu olimpijskiego. Tak więc jest to droga pełna wyrzeczeń, ale droga, której się nie kupi żadną inną. Trener jest bardzo ważną osobą w życiu każdego sportowca. On prowadzi naszą drogę, wie właśnie, jest takim naszym autorytetem, powinien nas pchać do działania, żebyśmy właśnie dążyli do obierania swoich celów. On powinien dawać nam takiego kopa motywacji. To powinien być taki, jak mówisz, właśnie drugi, jest taki drugi ojciec na sali treningowej. Pierwszy kontakt jest najważniejszy. Bo teraz ja, jako trener, jako wychowawca, nauczyciel, muszę tak sprzedać temat, który sobie wyobrażam za dobry, żeby ten dzieciak załapał tego bakcyla. Drugim etapem jest rozpalenie w nim tego małego płomienia, żeby go potem zniecić. A następnie utrzymać tego zawodnika przez następne lata i rozwijać go w tym fachu. Tu po stronie wychowawców, trenerów, ludzi z pasją, bo nie wyobrażam sobie, że można pracować z drugim człowiekiem, nie mając tym pasji, jest dużo większe zadanie niż sprzedawanie tematu w telewizji i opluwanie się nawzajem, tak? Dlatego, że ja tutaj mam zadanie wychowawcze. Ja muszę teraz przekazać temu człowiekowi, że te wartości, które ja mu przedstawiam, są prawdziwe, kształtują go na lepszego człowieka i że ta pokusa tkwiąca po drugiej stronie zawsze będzie poziom niżej. Przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka. To jest to, co dzisiaj jest pomijane na wielu zajęciach, już idziemy poziom dalej, natomiast ja jako trener, wychowawca kładę bardzo duży nacisk na wychowanie, na dyscyplinę i na ciężką pracę. Są to trzy elementy najważniejsze, których nie kupimy nigdzie. Jeśli je pominiemy i sobie wyobrazimy, że możemy je gdzieś nabyć, to znaczy, że idziemy w złą drogę. Życzę wszystkim, żeby każdy spełniał swoje marzenia, nie bójcie się wychodzić do walki, bądźcie zawsze zdeterminowani, wytrwale, ciężko pracujcie, a sukces z czasem i tak zawsze przyjdzie. Także trzymam za wszystkich kciuki na zawodach, dajcie z siebie wszystko i oby to wasza ręka powędrowała w górę. Staram się nie być chwalicielem, bo już się nieraz na tym przejechałem, natomiast pierwszy krok już dzisiaj wykonaliście. Wchodzicie pierwszy raz, w większości was wchodzicie do ringu. Teraz możecie zrobić kolejny krok i rozpocząć wielką, fajną przygodę ze sportem olimpijskim. Thank you.